idziemy na zakupy back to school. Ale na razie idę na przystanek, bo czekam jeszcze na moją dziewczynę, żeby mi towarzyszyła. Ale gnasz. Jesteśmy. Nigdy tu nie byłam. Super fun. O, ale fajne truskawki, słodki. A teczkę? Moja teczka się już rozwala, ale nie, bo ja zaraz wejdę w zakupoholizm, nie mogę. Zuzia, skup się. Na ten moment się poddaję. Nigdzie nie ma nigdy zeszytu w linii 96-kartkowego. Kupiłam sobie na brudnopis, znaczy biorę. Turururu, turururu, przebitka na przybory szkolne, turururu, turururu. Będę zaraz coś wybierać. Parę dni później, mamy 4 września. Nie wiem, czy widać po mnie, ale byłam właśnie do rozpoczęcia roku szkolnego. Mój ostatni, pierwszy dzień szkoły. Klasa maturalna, here I go. Ogólnie miałam rozpoczęcie na godzinę 9:00. I trwało ono dosłownie jakieś 15 minut. Nawet nie miałam żadnego apelu, tylko spotkanie z wychowawcą w klasach. A wiadomo, co nam może nowego wychowawca powiedzieć po tylu latach w tej szkole. I idę właśnie do MPK skończyć już moje zakupy szkolne, żeby już mieć to za sobą. A dlatego kontynuuję tego vloga back to school. Nie wiem nawet, co to jest. Idę do MPK, poszukam tego zeszytu w linie, którego nie mogę znaleźć. Kupię wkłady do segregatorów i w domku zrobię wam haul. Dzisiaj albo jutro dogram, żebyście widzieli dokładnie, co kupiłam już pod koniec. Ale idę teraz i do zobaczenia w MPK-u. Ogólnie chcę już zakończyć ten film, bo nagrywam go już od jakiegoś tygodnia i nie chcę mi się wyciągać kamery po to i wiecie, ustawiać wszystkiego tylko po to, żeby wam pokazać te rzeczy, które kupiłam. Więc sorry, jestem leniwa i dostaniecie jakość aparatu w telefonie, która wiem, że nie jest najlepsza, ale mam teraz nowy telefon i jest trochę lepsza niż była kiedyś. Co prawda nadal pewnie się to ogląda gorzej niż kamerę, aparat i tak dalej, ale wiecie, o co chodzi. Tutaj stawiamy na czas, ponieważ zaczął się już rok szkolny, byłam dzisiaj pierwszy dzień w szkole, było spoko, miałam dzisiaj 5 lekcji tylko, więc jest git. Haul back to school. Dobra, co sobie kupiłam? Słuchajcie, nie kupiłam sobie dużo rzeczy, dlatego że no jednak dużo rzeczy już mam. W ogóle na przykład zeszyty i tak dalej totalnie mi nie były potrzebne, tylko do polskiego sobie kupiłam zeszyt, więc raczej się skupiłam na takich jakichś dodatkach i tak dalej. Kupiłam sobie 2 korektory z firmy Rexus. W ogóle nigdy nie widziałam tej firmy, ale wydaje mi się spoko. Kupiłam w 2 kolorach, szalone. I mają one po 12 metrów, więc mega spoko, bo są bardzo długie. Bo widziałam tam, na inne patrzyłam korektory i raczej wszystkie korektory są krótsze. A fajnie, bo mi zazwyczaj się korektory kończyły tak 3/4 roku, coś takiego. Mimo że zawsze na początku roku kupuję sobie 2, zawsze mi się kończyły, a mi się nigdy nie chce rzeczy szkolnych dokupywać w trakcie roku, więc myślę, że te mi starczą przez cały. Również co wrzesień kupuję sobie te czarne długopisy z Bika, one są moje ulubione. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam sobie inne długopisy basicowe, wszyscy je kochamy i dlatego są takie super. W sensie nie, kochamy je dlatego, że są takie super. No. Tutaj wielka inwestycja została poczyniona, ponieważ kupiłam sobie maziaki kupiłam. Kupiłam sobie zakreślacze Stabilo, które no, są super, wszyscy wiemy też, że Stabilo to jest dobra marka. Ale co się wiąże za dobrymi markami, to to, że są drogie. Ale kupiłam, uznałam, że poszaleję, ponieważ w tym roku będziemy robić ładne notatki do matury. Mamy tutaj żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy, niebieski i zielony, także te maziaki będą na moje maturalne tutaj notateczki. Później jeszcze z takich pisemniczych rzeczy kupiłam sobie te flamastry z Bika, dlatego że ja już kupuję to opakowanie też, chyba to jest moje trzecie opakowanie tych flamastrów, dlatego że no wiadomo, wpisują się po jakimś czasie. Muszę zaraz zrobić, znaczy zaraz, nie dzisiaj, bo mi się już dzisiaj nie chce, ale muszę zrobić ogólnie przegląd moich flamastrów i wiecie, wymienić te, które mi się już wpisały, bo naprawdę dużo ich używam i one są mega fajne do jakichś notatek właśnie, do jakichś rysuneczków, coś takiego. Są naprawdę świetne, uwielbiam je i bardzo często z nich korzystam.
Kupiłam jeszcze taki jeden zeszycik w kratkę zwykły, on ma chyba 60 kartek. Na jakiś brudnopis, na wyrywanie kartek z niego, wiecie, na jakieś kartkówki, prace pisemne. Zawsze się przydaje taki jakiś jeden dodatkowy zeszyt do takich rzeczy. I kupiłam jeszcze taki blok techniczny z jednorożcem. Mega słodki. Mi karteczki też się mega często przydają. Czy to do szkoły, czy do jakichś innych rzeczy. Ogólnie uważam, że karteczki białe zwykłe warto mieć. No i byłam jeszcze później w Empiku dokupić dwie rzeczy. Mój po prostu wyszukany zeszyt z polskiego, który w końcu nie jest taki, jaki bym chciała, dlatego że ja bardzo chciałam poszukać zeszytu 96-kartkowego w linie, ale ogólnie ten zeszyt miał w sobie dwa człony, które są ciężkie do znalezienia osobno, a co dopiero razem, ponieważ ogólnie uważam, że zeszytów w linie jest o wiele mniej niż zeszytów w kratkę, co jest oczywiście zrozumiałe, dlatego że no ja też na przykład patrząc po sobie kupuję 90% zeszytów w kratkę i jeden zeszyt w linie, więc jakby to jest zrozumiałe, że jest mniej zeszytów w linie. Zeszytów 96-kartkowych też jest raczej mniej niż więcej, a zeszytów w linii 96-kartkowych nie ma. Dosłownie, ja to był. W Sergrosie nie znalazłam ani jednego zeszytu 96-kartkowego w linie. W Empiku też nie, bo to jest 60-kartkowy, no właśnie. W końcu wzięłam 60-kartkowy, nawet 80-kartkowego nie znalazłam w Empiku. Więc 60-kartkowy to był najgrubszy, jaki znalazłam. W zeszłym roku mi się udało, nie wiem gdzie, nie pamiętam. No i w końcu kupiłam 60-kartkowy jakiś taki, ale kosztował mi 10 zł w Empiku. Po prostu rzeczy są tak drogie, że to jest jakaś masakra za zeszyt 10 zł, no please. No ale w końcu byłam, kupiłam, uznałam, że jako że w tym roku nie kupuję za bardzo zeszytów, to na ten jeden mogę się wykosztować. Czy mi starczy na ten rok polskiego? Zobaczymy. No i kupiłam moje wkłady piękne, ulubione do segregatorów. Ponieważ je kupuję co roku, ja mam segregatory do biologii, chemii, matmy. No i już nie mogłabym zmienić sobie wkładów do segregatora, bo to by wyglądało okropnie. Więc kupiłam jeden tylko wkład. Lampeczki mi się zapaliły. O, tutaj. Dlatego, że nie wiem, czy oglądaliście mój filmik, co dostałam na 18 urodziny, jak nie, to tutaj wam podanotuję, tu albo tu, nie wiem. I właśnie dostałam lampeczki na baterię słoneczną, więc jak robi się już ciemno, to one mi się automatycznie zapalają i automatycznie mi gasną, kiedy robi się jasno z powrotem, więc mega fajnie. A wracając do tego, mam wkłady segregatorów i tyle. Ogólnie mam dużo jeszcze tych wkładów z zeszłych lat, dlatego, że w zeszłym roku pamiętam, że na przykład kupiłam dwa. Więc już mi jeden, myślę, że na spokojnie powinien wystarczyć. No i to by było na tyle, back to school dzisiaj, no w ogóle w tym roku nierozwinięte, co roku robiłam takie jakieś serie, w tym roku nie. Ale to dlatego, że ja w ogóle sama się do tej szkoły nie przygotowywałam. Dzisiaj serio rano zorientowałam się, że ja w ogóle się do tej szkoły nie przygotowywałam. Jak zawsze wiecie, pierwszy dzień szkoły to był taki ułożony w głowie już od tygodnia, to w tym roku totalnie nie, już miałam wszystko po prostu wywalone. Wiecie, zawsze ten piórnik pakowałam na nowo, coś tam, a teraz tak po prostu rano się spakowałam na szybko do torby i totalnie nie przemyślałam, co ja chcę wziąć, czy w tym piórniku na pewno jest wszystko po tych wakacjach i tak dalej, więc ja nic po prostu nie wiedziałam. Dlatego też seria Back to School na moim kanale trochę odwzorowuje to, jaki ja mam stan ducha. Ale jeżeli kiedykolwiek miałoby się to stać, no to w klasie maturalnej, więc myślę, że jest okej.